Najsłynniejsze słupki w Polsce znów nie działają. Od 9 lipca wjazd na Jaworzniński Rynek dostępny jest tylko dla tych, którzy mają zezwolenie zarządcy i specjalny pilot. Zezwolenie to wydawane jest na określony czas na dany samochód i bezpłatnie po złożeniu wniosku. Za niezbędny do wjazdu pilot należy uiścić jednak zwrotną kaucję w wysokości 100 zł. Bez tego na płytę rynku nie wjedziemy. Jak informuje Miejski Zarząd Drugi Mostu w Jaworznie, słupki przy wjeździe na rynek zostały po raz kolejny uszkodzone. Konkretnie chodzi tu o uszkodzenie urządzenia sterującego słupkami, przez co te obecnie nie działają. Jak informują jaworznicy drogowcy, dzięki monitoringowi zidentyfikowany został już sprawca tego aktu wandalizmu, a spowodowane straty będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. To kolejna sytuacja, kiedy słupki nie działają. Już 8 dni po oddaniu ich do użytku potrzebna była pierwsza naprawa. O nowych wówczas zasadach niejeżdżenia po rynku nie wiedział kierowca dostawczego Mercedesa i skończył swoją podróż na właśnie wysuwających się słupach. Efekt? Uszkodzony samochód i uszkodzone słupki. Wtedy sprawą zainteresowały się nawet ogólnopolskie media. Słupki na szczęście zawsze wracają. Choć po cichu, to jednak w chwale. Co więcej, ich prace, o ile są akurat sprawne, można sobie podziwiać w internecie, na żywo, przez całą dobę, na stronie mzdim-jaworzno.pl.